Witam bardzo serdecznie z naprędce zaimprowizowanego studia w Szczecinie. Dzisiaj przedstawimy podsumowanie ostatniego miesiąca, czyli maja 2021 roku w polskiej polityce i w zdarzeniach, które koło niej się sytuują. Mam zaszczyt przywitać naszych gości, a są to prezes Nowej Konfederacji Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry. I dyrektor do spraw publicystyki Nowej Konfederacji Stefan Sękowski. Dzień dobry. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa także do odwiedzenia naszej strony, strony wydawnictwa. Jest nowa książka, która poniekąd jest związana z tematem krajowym, czyli Rzeczpospolita trzecia i pół, wywiad rzeka, który przeprowadziłem z Ludwikiem Dornem. Są inne książki. Jest też księgarnia Nowej Konfederacji, w której mamy wyselekcjonowane bardzo ciekawe tytuły z klasyki, między innymi myśli politycznej, a my przejdźmy już do pierwszego tematu dzisiejszego spotkania, jakim jest ogłoszony w połowie miesiąca Polski Ład. Przejrzałem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej audycji, te 132 strony. No, pierwsze 24 strony to jest chwalenie się tym, co rząd zrobił do tej pory. Zaczyna się bardzo patetycznie od tego, że 30 lat temu Polska przeżyła wielki przełom i w pewnym momencie pojawia się pięć fundamentów tego Polskiego Ładu, czyli pierwszy związany jest ze zdrowiem, jest opisany jako 7% PKB na zdrowie, ale to jest także trochę innych różnych pomysłów, między innymi program profilaktyka 40+, zniesienie limitów dla pacjentów poniżej 18 roku życia. Drugi fundament to podatki. Oto była chyba największa awantura, bo z jednej strony mamy do czynienia z wyższą kwotą wolną od podatku do wysokości 30 tysięcy dla osób pracujących, ale jednocześnie mamy do czynienia także z likwidacją ryczałtowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i składka zdrowotna będzie liczona jako procent od dochodu, co z kolei spowoduje, że osoby zarabiające no dość dużo z punktu widzenia struktury wynagrodzeń w Polsce, mniej więcej około 10 tysięcy brutto i więcej, będą płacić większe kwoty niż płaciły dotąd. I tej składki zdrowotnej nie będzie można także odliczyć od podatku dochodowego, jak to było dotąd. Trzeci punkt to są inwestycje, które mają wygenerować ponad 500 tysięcy miejsc pracy. Jest tam mnóstwo różnych pomysłów, troszkę podobnych jak w tak zwanym planie Morawieckiego. Czwarty punkt dotyczy mieszkań i to jest mieszkanie bez wkładu własnego, czyli dofinansowanie wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego i ograniczenie biurokracji, jeżeli chodzi o budowę domów jednorodzinnych 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie, a nie na pozwolenie na budowę. I wreszcie emerytury do 2,5 tysiąca złotych bez podatku, no ale to tak naprawdę mieści się w tej kwocie wolnej wysokości 30 tysięcy, bo 2,5 tysiąca razy 12 to jest właśnie 30 tysięcy. I mnóstwo innych pomysłów przeplatanych chwaleniem się różnymi rzeczami, które rząd dla nas przez ten czas zrobił. Panowie, jakie są panów opinie o tym materiale? Stefan Sękowski. Ja na początek chciałbym zadać takie pytanie, na które chyba nie znajdziemy odpowiedzi, bo właściwie nie wiadomo, czyj to jest program. Czy to jest program rządowy, czy to jest program partyjny. Na samym dokumencie widnieją loga ugrupowań tworzących tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, w tym porozumienia Jarosława Gowina, które już zaczęło się zresztą dystansować wobec tego programu. Jak spojrzymy na krajowy plan odbudowy, na ten dokument, który stanowi ten plan, można tam znaleźć odwołania do nowego ładu, czyli w międzyczasie musiała dość krótkim zresztą zmienić się nazwę. Ciekawe jest swoją drogą, jaki był ostatecznie powód takiej decyzji. Aczkolwiek ostatecznie, no właśnie, nie wiadomo tak na dobrą sprawę, czy mówimy tutaj o programie rządowym czy partyjnym, ale wiele wskazuje na to, że to jednak jest program partyjny, a w zasadzie nawet program przedwyborczy, ponieważ on zawiera, on jest dość ogólnikowy, to jest sto kilkadziesiąt stron,
pomysłów o bardzo różnej, ale raczej niewielkiej konkretyzacji. I to są często pomysły, które wcześniej różne siły polityczne proponowały, no ale wtedy były to niemożliwe rzeczy do zrealizowania, jak chociażby kwota wolna od podatku. Pamiętamy, jak prezydent Andrzej Duda obiecał, że taki projekt złoży. Jeżeli go nie złoży, to w ciągu roku od wyboru zrezygnuje z prezydentury. No, złożył obietnicę zrealizował, ale później plan ugrzązł w Sejmie i dopiero posłowie i senatorowie parę dni przed upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny, kiedy to Trybunał Konstytucyjny właśnie, znaczy kiedy to się okazało, że no, trzeba koniecznie tą kwotę wolną od podatku podwyższyć, Senat wrzucił tą kwotę wolną poprawką do jednej z ustaw, łamiąc zresztą zasady prawidłowej legislacji przy okazji. Pisaliśmy o tym również u nas w Nowej Konfederacji. I w ten sposób została niewiele, no i oczywiście z pewnymi ograniczeniami podniesiona kwota wolna od podatku. Jeszcze rok temu pani minister Maląg, wiceminister Szwed mówili o tym, że na przykład emerytura bez podatku byłaby niesprawiedliwa społecznie. Teraz się okazuje, że już tego typu problemu nie ma. Zresztą właśnie emeryturę bez podatku wcześniej Sejm większością pisowską zdążył odrzucić. Także tego typu propozycji jest wiele. Mamy propozycje dotyczące mieszkalnictwa, które wpisują się swoją drogą w taką logikę mieszkania dla młodych, programu realizowanego przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, wówczas krytykowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Mamy też kwestie podatkowe, które bardzo szybko, tak jak Jarema mówiłeś, one później zresztą bardzo szybko zaczęły być oprotestowywane zresztą przez polityków samego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, którzy wskazywali na to, że no może jednak nie należy tak uderzać w klasę średnią przedsiębiorców. Zaczęli szukać różnych rozwiązań, które miałyby obniżać tą podwyżkę. Więc jak się patrzy całościowo na ten program, można odnieść wrażenie, że on ma po prostu wprawić Polaków w dobry nastrój, wyobrażenie, że to będzie jeszcze lepiej niż było dotychczas, a opozycję zagnać w kozi róg. Mam wrażenie, że oba cele chyba się udały. To znaczy pierwszy cel być może, a drugi na pewno, ponieważ okazało się, że opozycja nie ma specjalnej odpowiedzi na ten program, mimo że już pewne zapowiedzi pojawiały się nawet parę tygodni wcześniej. Nawet biorąc poprawkę na to, że ten program jest, tak jak mówię, prawdopodobnie takim programem propagandowym. Część pewnie propozycji zostanie zrealizowana, część nie, albo w innej formie, ale generalnie no, w polityce, która w dużej mierze opiera się na marketingu politycznym, no tutaj już opozycja powinna mieć jakieś odpowiedzi, albo całkowicie negować konkretne propozycje, albo próbować przedstawiać lepsze rozwiązania, lepsze odpowiedzi na istniejące problemy. Tego w zasadzie nie było. Więc politycznie, partyjno-politycznie, może tak, bo jak mówimy politycznie, nie powinniśmy tego słowa tak pejoratywnie używać. Partyjno-politycznie czy wyborczo, myślę, że PiS może na tym przynajmniej na średnią metę ugrać nieco punktów w sondażach. Natomiast nie oczekiwałbym po tym programie jakiegoś wielkiego przełomu państwowego. Ja jeszcze zanim Bartłomiej Radziejewski, chciałbym sprecyzować jedną rzecz właśnie dotyczącą tej składki zdrowotnej, czy też wpływu Polskiego Ładu na wynagrodzenia osób samozatrudnionych. Faktycznie około problem taki, czy mocne obciążenie kieszeni zaczyna się dla osób zarabiających, które mają przychody od gdzieś mniej więcej 12 300 brutto z VAT-em,
czyli 10 tysięcy złotych dochodu bez VAT-u, no to wtedy jest to już obciążenie w wysokości 3385 zł rocznie, wyliczyli analitycy z Grant Thornton, 282 zł miesięcznie. Gdzieś tam mniej więcej próg to jest około 9,5-10 tysięcy brutto z VAT-em przy przychodów takiej osoby miesięcznie. Zrobiła się to ogromna awantura, czy to jest uderzanie w klasę średnią. Ale lewica z kolei pokazała statystyki, że tych osób zarabiających tyle, no to jest tak naprawdę w Polsce kilka procent. Pytanie jest odwieczne tak naprawdę, bo to jest dyskusja między liberałami gospodarczymi, którzy są zwolennikami reguły trickle down, to znaczy, że jeżeli osoby na najwyższych poziomach przychodów będą się rozwijać, to one będą inwestować i to bogactwo będzie w jakiś sposób skapywać i ono będzie powiększać generalnie sytuację, polepszać sytuację w całym kraju, także tych biedniejszych. Lewica twierdzi, że tak się nie dzieje, jedni i drudzy mają różnego rodzaju dane na ten temat. Ja bym ten element podatkowy potraktował w sposób umiarkowanie pozytywny, bo są gorsze pomysły w tym Polskim Ładzie. Akurat faktycznie dość spora grupa osób najmniej zarabiających dostanie do kieszeni większe pieniądze za swoją pracę. Jest to moim zdaniem jednak, to nie jest jakiś szczyt reform, o których marzę, ale jest to mimo wszystko reforma, która przynajmniej pozwala ludziom więcej zarabiać za pracę, a nie dostawać pieniądze po prostu do kieszeni od państwa, czyli jest powiedzmy bardziej produktywna, a niekoniecznie nastawiona przede wszystkim na głosodajność, bo i tak spora część tej grupy to wcale niekoniecznie na PiS zagłosuje. Mówię o osobach, które z tego skorzystają. Ale zauważyłem większy problem w Polskim Ładzie i jeden element, który moim zdaniem jest szkodliwy. Otóż ze względu na tę wyższą kwotę wolną od podatku znacząco zmniejszą się przychody samorządów z podatku dochodowego. Efekt będzie taki, że to będzie uzupełniane różnego rodzaju subwencjami ze strony rządu, subwencją inwestycyjną. A jak wiemy, z dotychczasowych rozwiązań, państwo najbardziej lubi wspierać tych, którzy mu sprzyjają. I pojawia się w takiej sytuacji niebezpieczeństwo, że wspierane będą te województwa, powiaty czy gminy, w których rządzi PiS albo które PiSowi sprzyjają w pewien sposób. Czyli jest to taka trochę centralizacja na okrętkę i jest to dla mnie rozwiązanie niebezpieczne. Ja, panowie, mam wrażenie, że w ogóle uczestniczymy w swego rodzaju kolejnej propagandowej chucpie. Pamiętacie może, jak PiS przygotowywał się do wyborów 2015 roku i z wielkim szumem zrobił coś, co się nazywało konwencją programową w Katowicach. Tak, wielkie zeszyty z tego były. Wielki zlot ekspertów, mnóstwo pomysłów, wulkan, idei, rozmaite pomysły. Pamiętam, że jak czytałem to, znalazłem chyba ze dwie, czy trzy osoby, które również, tak jak ja, przeczytały całość tego, to miało 160 stron potem spisane bodajże, to na samych pierwszych kilkunastu stronach znalazłem obietnice sięgające dalece, już nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że to przekraczało, to szło w kilka bilionów złotych. Ogromne pieniądze przekraczające jakiekolwiek możliwości ich wydatkowania. Całkowita niespójność poszczególnych elementów między sobą. Ale do czego zmierzam? To był jeden wielki PR, tak? To znaczy, to nie był poważny program. To nie był program partii, to nie był program rządu, to nie był program nikogo. To były takie tam zeszyty programowe, które moglibyśmy sobie zrobić w Nowej Konfederacji, zrobiwszy uprzednio podobny kongres albo i nie, które nie były żadnym konkretnym zobowiązaniem. Natomiast dziennikarze okazali się na tyle niedociekliwi, że nie dostrzegli tego aspektu. Jak również nie dostrzegli zresztą faktu, że PiS w 2015 roku, tak samo zresztą jak rządząca wówczas jeszcze Platforma Obywatelska, nie miały żadnego oficjalnego programu. Więc wybieraliśmy między dwoma partiami bez programu z jednoczesnym efektownym PR-em programowym.
No i trudno się dziwić, że Paweł Kukiz podnosił wówczas coś takiego, że programy to w ogóle jakiś rodzaj ściemy, no, ale ściemy, która całkiem dobrze przychodzi. Jednocześnie to on był właśnie hejtowany za to, za podnoszenie tego argumentu. No i teraz mamy coś, co nie wiadomo do końca czym jest znowu. Jest na pewno bardzo daleko idące, efektowne. Stefan podnosił kwestię, czy to jest program rządowy, czy partyjny. No to wydaje się może niektórym techniczna sprawa, ale jeżeli uwzględnimy stan koalicji, to przestaje być ona techniczną, bo przecież ten rząd chwilami już funkcjonuje jak rząd mniejszościowy w związku z zamieszaniem, z porozumieniem, jak się zdaje, mającym równie duży potencjał tarciami z Solidarną Polską. Wygrywa niektóre głosowania, a porozumienie Jarosława Gowina dystansuje się, jak wspomnieliście, od elementów tego programu. Nie mamy jasności właściwie, czy te dodatkowe obciążenia, które się pojawiają, będą miały większość w Sejmie, czy nie będą miały większość w Sejmie, właściwie. Więc nie do końca wiemy, z czym mamy do czynienia. Zostaje ogłoszone coś, czego jeszcze nikt nie zna, a wszyscy już komentują, prawda, na gorąco. W jakimś czasie dostajemy sporo stron do przeczytania, z których wciąż wiele nie wynika. Część wynika, część nie wynika. Będzie mnóstwo ustaw w długim czasie, które z czasem będą nam wyjaśniać po prostu szczegóły tego i rozmaitych innych doprecyzowań. Poszczególne elementy będą przedmiotem rozmaitych targów, więc nie do końca wiemy, co to właściwie jest. Tak? Możemy oceniać po PR-ze, po zapowiedziach, a konkretnej propozycji całokształtu to nie ma. Więc to jakby taka pierwsza uwaga. I wszyscy się dają jakby wkręcić w to, tak? To znaczy nikt nie pyta, zaraz, nie mówi, nie chce rozmawiać o czymś, co nie jest konkretem położonym na stole, tylko o jakichś zapowiedziach z kongresu, tylko wszyscy rzucają się, żeby to komentować. No a teraz co do istoty. Bardzo różne strony to idzie, no jest to z pewnością taka odważna ofensywa propagandowa PiS-u, skądinąd zastająca znowu opozycję, zaskakująca ją niczym zima drogowców. To znaczy, o sprawie mówiło się od miesięcy, była już przekładana kilka razy. Wydawałoby się, że opozycja w dużym kraju europejskim powinna być od co najmniej miesiąca przygotowana na ten ruch i mieć gotowe formułki w różnych wariantach, a tu opozycja znowu zaskoczona i w rozsypce. Więc to się PiS-owi niewątpliwie udało. Udało mu się też przemówienie na pewno do takich aspiracji finansowych, do bogacenia się, bo to niewątpliwie różne wielce zróżnicowane grupy w Polsce łączy. Natomiast no, najważniejsza wydaje mi się ten aspekt podatkowy w tym wszystkim. To jest rzeczywiście rzecz ciekawa. Moim zdaniem ruch w stronę likwidacji degresji podatkowej, bo de facto taki mamy system w Polsce, przynajmniej w pewnych miejscach, czyli im ktoś bogatszy, tym mniej płaci proporcjonalnie podatku. To jest skrajna niesprawiedliwość i kuriozum i to powinno zostać zlikwidowane. No to niestety oznacza też, że niektórzy mogą ucierpieć. No i teraz jest pytanie, na które ja nie mam jasnej odpowiedzi, na ile to jest zrobione uczciwie. To znaczy likwidacja degresji tak i ja sam, jeśli z wstępnych wyliczeń wynika, że zobaczymy, co tam ostatecznie się z tego urodzi, ale że będę tam musiał się trochę dołożyć więcej do wspólnej kasy. Ja się chętnie dołożę. Co są naprawdę bogaci, powinni się dołożyć proporcjonalnie więcej. Natomiast kto jest najbogatszy w Polsce? Najbogatsze w Polsce i najbardziej uprzywilejowane są korporacje zagraniczne, tak? Nie płacące podatków albo płacące dalece niższe podatki. Najbogatsza jest pewna grupa bardzo dużego biznesu, która na ogół w ogóle nie płaci podatków w Polsce. No i moje pytanie brzmi, czy to jest uczciwe, w sensie, jeżeli przedstawiciel klasy średniej zarabiający 10 tysięcy, jak powiadałeś, złotych,
VAT, czyli chciałem powiedzieć od razu, że to jest na rękę no, dużo mniej, bo trzeba od tego odliczyć VAT i odliczyć podatek dochodowy, no to tam powiedzmy, że mniej więcej będzie około 5-5,5 tysiąca na rękę, to jest to miejsce, od którego zaczyna się już nie opłacać. I mówię o działalności gospodarczej, oczywiście. No więc właśnie, więc jeżeli przedstawiciel klasy średniej, ja uważam człowieka zarabiającego do 10 tysięcy złotych, raczej domyślnie też za wciąż przedstawiciela klasy średniej, która jest grupą niejednolitą, zróżnicowaną, ma też swoje podwarstwy, tak, ale przyjmijmy, że ten pięciotysięczniak jest też klasą średnią. Ma płacić więcej. No to pytanie, czy on jest tutaj pierwszy w kolejce do dołożenia się do wspólnej kasy, czy odpuszczamy tym prawdziwym krezusom i prawdziwie unikającym opodatkowania, a głównym źródłem czerpania ma być ta właśnie klasa średnia. No klasa wydawałoby się niebagatelna, bo wedle wszelkich teorii demokracji liberalnej, nie tylko zresztą, bo to już u Arystotelesa znajdziemy podobne tezy w nieco innym opakowaniu pojęciowym. Ta warstwa średnia jest jakby solą wszelkich systemów policentrycznych, republik, politei, demokracji liberalnej. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to warstwa ludzi wolnych, na tyle niezależnych finansowo, żeby nie być klientami. W związku z tym zdolnych do podejmowania niezależnych decyzji politycznych, niezależnej aktywności politycznej, ale też mających pewien kapitał wykształcenia, możliwości do tego, żeby interesować się życiem publicznym, podejmować kompetentne decyzje. Poza tym no, Arystoteles już artykułował, że ta klasa średnia to jest coś, co po prostu pozwala uchronić kraj przed destrukcyjnymi na długą metę bardzo konfliktami między biednymi a bogatymi. Nie chcę tu teraz wchodzić w te wszystkie tam naburmuszone opowieści o tym, jak to biedni mają decydować albo bogaci mają decydować. Na chłodno patrząc, klasa średnia jest po prostu obiektywnie potrzebna dla utrzymania równowagi. No, że w Polsce ta klasa jest rachityczna dosyć, to wiadomo też nie od dziś. Natomiast ona sobie powoli rośnie jednak dość wyraźnie od 89 roku. No i teraz jeśli ona ma być głównym źródłem polepszania sytuacji ludzi biedniejszych, to wydaje mi się to nieuczciwe, tak? To znaczy to klasa średnia może być źródłem, ale powinna być drugim źródłem po tych prawdziwych kryzysach. Nie mam jakby w pełni jasnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast przy okazji jeszcze już kończąc, widzę takie kuriozum, które tutaj się pojawia, czyli samo definiowanie klasy średniej. Czy to nie macie wrażenia tutaj uczestniczenia w kolejnej chucpie? To znaczy, jeżeli słyszę, że zaprzyjaźnieni z rządem eksperci mówią, że klasa średnia jest między 1,5 tysiąca a 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, to łapię się za głowę i zastanawiam się, o czym my tu do diabła mówimy. Naprawdę ktoś, kto funkcjonuje na płacy minimalnej, jest czy nawet poniżej, jest klasą średnią? Przecież to jest niedorzeczne. Klasa średnia, po pierwsze, no, trzeba by wejść teraz w długą dyskusję, tak? Natomiast klasyczne definiowanie klasy średniej nie ma nic wspólnego z przeciętnością dochodową. To jest grupa, która ma pewne cechy z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, systemu politycznego, gospodarki również, a nie po prostu ci, którzy mieszczą się w jakimś przeciętnym przedziale. Oprócz tego no, jest wielkie pytanie, czy sam dochód pozwala tu cokolwiek stwierdzić, bo to są też rzeczy takie jak majątek, jak wykształcenie, jak szereg innych czynników. Wydaje się to znacznie bardziej skomplikowane. No, ale nawet jeśli przyjąć, że na podstawie samego dochodu można to definiować, no to zaklasyfikowanie ludzi zarabiających 1,5-2 tysiące złotych miesięcznie do klasy średniej jest jakąś kompletną aberracją moim zdaniem w polskich warunkach. U nas wydawałoby się, że no jakieś 4-5 tysięcy to może być, można rozważać jako minimum, które klasyfikuje do tej grupy. No ale takie kurioza funkcjonują, a ludzi powyżej 5 tysięcy złotych miesięcznie już się jako bogatych nawet definiuje. No żyjemy w jakiejś kompletnie równoległej rzeczywistości w porównaniu do klasycznych teorii republikańskich i demokratycznych,
co oczywiście pozwala na mnóstwo bardzo szkodliwych manipulacji. W tym razie klasa średnia, o której tu mowa, i to już ostatnie zdanie, nie ma nic wspólnego z tą klasą średnią, która jest ważna z punktu widzenia zachowania stabilności społecznej i funkcjonowania demokracji. To jest jakaś fikcja statystyczna, okazjonalnie, tylko częściowo zazębiająca się z realną klasą średnią. Ja bym tutaj dodał jeszcze, że to są bardzo różne definicje klasy średniej, natomiast ta, o której mówisz, Bartku, i z którą ja się zgadzam, podejrzewam, że tutaj nie będzie między nami sporu, ale oczywiście, jeżeli jest, to mów, to zakłada, że klasa średnia to są ci ludzie, którzy już nie zależą tylko i wyłącznie od pracy najemnej, a którzy jeszcze nie są rentierami, czyli to jest ta grupa, która posiada pewien majątek, pracuje, ale jednocześnie gdyby z jakichś powodów powinęła im się noga, straciliby pracę, na przykład możliwość zarobkowania, no to mogliby przetrwać rok, dwa lata bez jakiegoś drastycznego spadku poziomu życia. No oczywiście zawsze trzeba byłoby to ograniczyć, no ale nie o tym mówimy. Tak? No, w klasie średniej nie mówi to, nie wiem, na czyje koncerty chodzimy, jakie ubrania na siebie nakładamy. No, tylko jakby nasza sytuacja majątkowa i dochodowa również, ale ten majątek ma tutaj również znaczenie. Ja myślę, że jakby ten aspekt dużo mówi o tym programie, o Polskim Ładzie z punktu widzenia właśnie podatkowego, dlatego że podatki dochodowe od osób fizycznych to są te podatki, które odgrywają relatywnie niewielkie znaczenie dla budżetu państwa. Dla budżetu samorządów większe, ale o tym jakby za chwilę, natomiast bardzo wpływają na wyobraźnię wyborców, ponieważ wyborcy wiedzą, że to jakby bezpośrednio od nich te podatki są pobierane, no bezpośrednio też nie, bo nie z konta, ale prawda, pracodawcy też, ale generalnie wiedzą, że to od nich są te pieniądze. I to jest po pierwsze, tak, no wiedzą, że no nie wiem, będę miał w kieszeni netto więcej albo mniej, a poza tym jeszcze jest ten potencjał do polaryzowania społeczeństwa, czyli tym bogaczom będziemy odbierać, no bo no jednak ta klasa średnia, o której mówimy, ona faktycznie jest w tych wyższych decylach dochodowych w Polsce. Więc no, jest to relatywnie mała grupa, ale jednak o wiele więcej ludzi zarabia mniej, więc ci ludzie mogą jakby uważać, dlaczego my mamy płacić takie podatki, skoro oni zarabiają więcej i mogliby płacić jeszcze wyższe. No i tutaj jedno zdanie właśnie do tych samorządów, o których Jarema mówił. No właśnie, no to też jakby mam wrażenie, że w bardzo niewielkim stopniu wyobraźni wyborców funkcjonuje to, czym właściwie jest samorząd i z jakich pieniędzy on korzysta. Bo te podatki, które sobie samorząd może sam nakładać, one ich jest relatywnie niewiele, w dużej mierze zależy od tych, które są jakby zależne od decyzji centralnej. No i właśnie, w momencie, kiedy będą spadać wpływy podatkowe z PIT-u, no to także będą spadać te wpływy podatkowe z wpływy do budżetów samorządów, co będzie je niewątpliwie uzależniać od centrali. Też Jarema mówił o tym, że być może będzie to bardzo uznaniowe. No, badania między innymi profesora Flisa wskazują na to, że gminy rządzone przez PiS dostają 10 razy więcej środków z Funduszu Inicjatyw Lokalnych na głowę niż te gminy, które są rządzone przez ludzi związanych z partiami opozycyjnymi na szczeblu krajowym. Szanowni panowie, przenieśmy się z Nowogrodzkiej trochę na południe, a właściwie porozmawiajmy o wyzwaniach, jakie stoją w tym momencie przed polską dyplomacją, czy też przed Polską na arenie międzynarodowej. Są to dwa duże wyzwania, bo po pierwsze przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się proces Czechów przeciwko Polsce dotyczący negatywnego wpływu kopalni Turów na rejony przygraniczne, między innymi powodującej według Czechów zmniejszanie poziomu wód gruntowych.
etc. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarządził środki zabezpieczające w postaci zaprzestania wydobycia węgla w tej kopalni. Od tego zależy także elektrownia Turów, prąd w Polsce. Wszyscy zastanawiają się teraz, zamknąć czy nie, wiceminister. Znaczy, przepraszam, uzupełnienie wstrzymania tymczasowego, aczkolwiek od razu, tak? Natomiast tak, nie chodzi o to, żeby zamknąć kopalnię. Są to środki zabezpieczające w ramach procesu, prawda? Więc wstrzymanie natychmiastowo, nie wiadomo oczywiście na jak długo, prawda? Bo to zależy od tego, ile się proces będzie toczył. Są bardzo różne głosy. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski mówił, że powinniśmy występować bardzo ostro i z pozycji siły. Inaczej mówią organizacje ekologiczne. Drugie wyzwanie, no to jest kwestia Białorusi, zatrzymania tam samolotu turystycznego, samolotu linii Ryanair i zaaresztowanie działacza opozycyjnego Ramana Protasiewicza. Wszyscy, Unia Europejska, włącznie z Polską, zastanawiają się, jakie sankcje powinny być zastosowane wobec Białorusi i czy w ogóle. Czyli też tak naprawdę toczy się rozmowa o to, czy z pozycji siły, czy też z pozycji, powiedzmy, spokojniejszej. Bartłomiej Radziejewski. Występujmy z pozycji siły w obu przypadkach, w jednym czy w żadnym? No cóż, wydaje mi się, że aczkolwiek mające wiele szczegółów obie te sprawy i bardzo też zróżnicowane, mieszczą się w pewnej ramie wspólnej. Czyli mamy międzyepokę, mamy przejście między jednym systemem międzynarodowym a drugim. Jesteśmy w takim chaotycznym okresie, kiedy stary ład przekształca się w sposób chaotyczny w nowy. I te wydarzenia są jakby jego kolejnymi symptomami tego przekształcania się. Trochę pół żartem można powiedzieć, że myśmy dotąd inspirowani pracami klasyków polskiej geopolityki, ale też współczesnymi myślicielami z tego kręgu, czy po prostu z dziedziny stosunków międzynarodowych, żyli takim przekonaniem, że jesteśmy w tak zwanej strefie zgniotu między Niemcami a Rosją. W zeszłym tygodniu znaleźliśmy się w strefie zgniotu między Białorusią a Czechami. Trochę w innej lidze jakby. Oba kraje około 10-milionowe, więc myśleliśmy, że tu powalczymy w wadze gdzieś tam półciężkiej może, a tu zawodnicy z wagi piórkowej nas ostro atakują i co więcej skutecznie. W szczegółach, no to tak, jeżeli chodzi o Turów, wyrok wydaje się drakoński i niesprawiedliwy i bardzo uderza w polskie bezpieczeństwo energetyczne. No, wyroku jeszcze nie ma, znaczy chodzi o te środki. Znaczy środek zabezpieczający, tak, oczywiście. Na wyrok poczekamy sporo dłużej, to tam niektórzy szacują, że rok, dwa to może potrwać. Natomiast pytanie, dlaczego ono jest takie? I no tutaj nie sposób uciec od kwestii, że sprawa toczyła się od dłuższego czasu, od roku jakiegoś sposób wyraźny, natomiast jej historia jest jeszcze dłuższa. I gdy się toczyła i gdy wiadomo, był czas na to, żeby się przygotować, to nikt się tym specjalnie nie interesował. Bardzo nieliczny. Ja z ciekawości aż ostatnio sprawdziłem, jak pisałem o tym w mediach społecznościowych w lutym, gdy była w Polsce czeska delegacja z ministrem spraw zagranicznych i wiceministrem środowiska, mówiąc, że to jest ostatni gest dobrej woli, że oni czują się lekceważeni przez Polaków, że Polacy nie przychodzą na spotkania, nie ustosunkowują się do uzasadnionych czeskich żądań, że lekceważą. I że to jest ostatni gest dobrej woli, inaczej będzie skarga do TSUE właśnie. To polski rząd wysłał, czy, nie wiadomo czy rząd do końca, no ale w pewnym sensie tak, no, brak decyzji politycznej jest również decyzją polityczną. Na spotkanie na szczeblu ministerialnym wysłał posłów i znowu okazał Czechom lekceważenie. I zgodnie z zapowiedzią Czesi wystąpili do TSUE. No to czy można było to przewidzieć, czy nie można było? No chyba można było, prawda? Po stronie TSUE też pojawiały się wiadomości, że
Polska nie uargumentowała nijak, że ta sprawa jest dla niej jakoś krytyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego czy gospodarki. Więc jeżeli nie uargumentowała, to skąd TSUE ma wiedzieć, że to jest krytyczne dla polskiej gospodarki? No i mamy, ja sprawdziłem, jaką popularnością się cieszył mój wpis na Facebooku na ten temat i on miał 17 czy 18 lajków, znacznie poniżej średniej. Więc nie przesadzę stwierdzając, jak również nie tylko na tej podstawie, że psa z kulawą nogą ten temat nie interesował wtedy, gdy był czas działać. Więc Turów to jest polskie życie publiczne w pigułce. Toczy się sprawa, która jest ważna, a jednocześnie jest prowadzona w sposób, który wydaje się można rozwiązać. Tak? To znaczy, jeżeli pojadają argumenty, że tam są inne kopalnie, czeskie i niemieckie, i one być może szkodzą, to dlaczego Polska nie podniosła wcześniej tego argumentu? Dlaczego nie skarżyła ze swojej strony? Dlaczego nie groziła skarżeniem ze swojej strony? Tylko teraz po fakcie, gdy zapadło niekorzystne dla nas orzeczenie, dopiero pojawiają się te argumenty w formie hucznych, propagandowych komunikatów straszących jakąś kolonizacją, chyba czesko-brukselską teraz, czy czesko-niemiecko-brukselską kolonizacją. Strefa zgniotu po prostu komplikuje się w sposób zupełnie nieprzewidywalny, prawda? Miały być Niemcy i Rosja, teraz robi się Białoruś i Czechy, ale po stronie czeskiej jeszcze jest Bruksela, Berlin, może jeszcze inni szatani czynni. W każdym razie, gdy sprawa się toczy i jest czas działać, to nikogo, a przede wszystkim polskiego rządu to nie interesuje. Polska występuje właśnie z pozycji siły, bo co tu jakieś pepiczki będą nam, prawda, mówić o energetyce i o ważnych sprawach. To nie nasza liga, no ale okazuje się jednak, że no nie jest tak prosto. Jednak Czesi wykorzystali swoje możliwości działania i wykorzystali je skutecznie. Wtedy co się dzieje? Wielki krzyk, kolonizacja, skandal. My tu nie pozwolimy, będziemy bronić polskiej suwerenności. A może można było obronić polską suwerenność po prostu kompetentnie przykładając się do sprawy, słuchając czeskich partnerów, którzy podnosili, wydaje się, umiarkowane z punktu widzenia obecnych potencjalnych konsekwencji, czy to w formie kar za niewykonywanie zabezpieczenia tego, czy też w formie zastosowania tego zabezpieczenia i wstrzymania wydobycia w Turowie. Bardzo umiarkowane żądania poniżej 200 milionów złotych. Tak? Więc i dalej wydaje się, że Czesi mogą wycofać tę skargę, jeżeli będzie mi prawdopodobnie zresztą do tego dojdzie. Tak? Zamiast tego, zamiast usiąść do stołu, porozmawiać i rozwiązać sprawę, polski rząd lekceważy partnera, nie przygotowuje się do sprawy, nie wysyła ludzi, nie robi ekspertyz, nie podnosi tematu, nie wywiera nacisków, które można wywrzeć na TSUE, na instytucje unijne, na samych Czechów, na Niemców, jeżeli trzeba. Nic się nie dzieje w sprawie. Opinia publiczna, media się tym nie interesują. Natomiast gdy dochodzi wreszcie do uderzenia, tym razem nie wielkich dywizji pancernych, ale po prostu czeskiego, w postaci czeskiego wniosku do czeskiej skargi do TSUE, no to jest panika, histeria i wielki płacz. Białoruś, no to sprawa trochę inna. Tam doszło, jak wskazują liczni eksperci, prawdopodobnie do użycia po prostu Białorusi jako marionetki rosyjskiej. No ale w sposób niezwykle zręczny i to jest kolejny popis po prostu rosyjskiej dyplomacji, jeżeli to rzeczywiście jest rosyjskie dzieło i działania służb specjalnych, to znaczy w sposób taki, że formalnie nie da się tego inaczej zrobić, niż uznać Białoruś za odpowiedzialną za działania reżimu Łukaszenki. Tak? No i sprawa jest o tyle trudna, że mamy tu część, z jednej strony no, takie dwa oczywiste aspekty, czyli po pierwsze próbę, chęć, skuteczną próbę po prostu pojmania białoruskiego opozycjonisty. Z drugiej strony można to rozpatrywać jako działanie odwetowe po prostu za wspieranie przez Polskę demokratycznych przemian i rozruchów na Białorusi. No a z trzeciej strony
Można się zastanawiać, czy to nie jest głębsza kalkulacja Władimira Putina na to, żeby zrobiwszy to białoruskimi rękami, nie spowodować takiej autoreakcji, że Polska, no bo jakie byłoby optymalne działanie Polski, prawda? Dlaczego mamy właściwie tutaj uderzać w jakichś przewoźników, czy w białoruską gospodarkę, czy w ogóle w międzynarodową sytuację, pozycję Białorusi? Optymalne wydaje się, jeżeli następuje coś takiego, no to co może być dalej? Marek Budzisz na łamach Nowej Konfederacji zwraca uwagę, że to jest prawdopodobnie próba ustanowienia nowych standardów, w których Rosjanie mogą tego rodzaju aktów przemocy i bandytyzmu wręcz bezkarnie po prostu, mogą je bezkarnie stosować, prawda? Więc jeśli tak, no to żeby uniknąć tego, to my musimy odpowiedzieć w sposób co najmniej równie bolesny dla strony, przynajmniej białoruskiej, jakim było to ciosem dla nas. Więc jakieś działania służb, jakieś uderzenie w samych przeprowadzających tę kombinację operacyjną. Szereg rzeczy tutaj, nie chcę w to wchodzić zbyt szczegółowo, można by rozważyć. Natomiast niezdolność do odpowiedzenia bilateralnego, a przeniesienie od razu sprawy na szczebel unijny. I tutaj, o dziwo, ta kolonizująca nas w sprawie Turowa Unia Europejska okazuje się nie tylko niezbędnym sojusznikiem, ale podstawowym i jedynym właściwie narzędziem działania. Tak? Znaczy my od razu przenosimy sprawę na forum unijnej społeczności międzynarodowej i żądamy stanowczej reakcji kolektywnej Europy i kolektywnego Zachodu. I uzyskujemy ją, tylko pytanie, do czego to prowadzi. No bo jeżeli Władimir Putin użył reżimu białoruskiego do wzięcia na siebie tej operacji, podczas gdy w rzeczywistości jest ona proweniencji rosyjskiej, no to skutki uderzą nie w prawdziwego architekta, tylko w podwykonawcę. Tak? Jakie to będą skutki? Znaczy dalsza izolacja reżimu białoruskiego, dalsze osłabienie gospodarcze być może reżimu białoruskiego. Już obserwowaliśmy, jak w reakcji na ograniczenia dotyczące białoruskich przewoźników wchodzili tam od razu rosyjscy przewoźnicy. Więc rosyjska kalkulacja prawdopodobnie jest niezwykle wyrafinowana i jednocześnie skuteczna, czyli robimy to w sposób obciążający formalnie Białorusinów, więc uderzenie pójdzie w Białoruś. W efekcie Białoruś będzie jeszcze bardziej izolowana na arenie międzynarodowej i osłabiona. A gdy taka będzie, to będzie jeszcze bardziej zdana na łaskę Kremla, o co przecież Władimirowi Putinowi chodzi i co od początku wydarzeń politycznych od tej zwanej rewolucji demokratycznej na Białorusi skutecznie realizuje. No więc no, sprawa zupełnie inna, ale również pokazująca, z jakiego rodzaju wyzwaniem mamy do czynienia i jak bardzo brak rozeznania analitycznego, ale też sprawnej dyplomacji, sprawnych służb. Nie wiemy wprawdzie no, wszystkiego, z czasem się może okaże coś więcej, no ale żadnego widocznego działania odwetowego sama Polska nie wykonała, natomiast od razu przyniosła sprawę na szczebel międzynarodowy, no co z jednej strony wywołuje efekt, o którym mówię, a który ma duży potencjał niekorzystny dla Polski, bo jako żywo Białoruś zależna od Rosji jest fatalnym absolutnie scenariuszem dla Polski. No a jednocześnie jest komunikatem takim, że ewentualne działania, które nie wikłają w tak widoczny sposób społeczność innych aktorów międzynarodowych, nie spotkają się z bilateralną odpowiedzią Polski. Czyli gdyby nie było to działanie, które jednocześnie kwestionowałoby międzynarodowe standardy, tak jak w tym przypadku, jak również kapitał zaangażowany międzynarodowy, tylko było wycelowane precyzyjnie w Polskę, tak? No to jest wątpliwe, czy Polska uzyska zdolność do równie solidarnej reakcji, a jednocześnie czy będzie miała zdolność samodzielnej odpowiedzi na tego typu działanie, które, umówmy się, jest jeszcze czymś bardzo, bardzo dalekim od jakiegoś tutaj wielkiego konfliktu. No ale Jacek Bartosiak na przykład stawia tezę, że to jest właściwie wojna nowej generacji. A więc bądź to bądź działanie z dziedziny zaawansowanej przemocy między państwami. Czy Stefan Sękowski chciałby jeszcze coś dodać? Zdanie tak. Do podsumowania, no to wszystko
to wszystko nie nastraja pozytywnie, jeśli chodzi o naszą zdolność do przygotowania się na ten nowy czas. Naprawdę wypadałoby obudzić się z tej postpolitycznej drzemki, wyjść z tego cyrku i wziąć się do roboty i budować poważne państwo, poważne wojsko, poważne służby specjalne, poważną dyplomację, bo bez tego będziemy w tej strefie zgniotu między Białorusią a Czechami przegrywać. Stefan Sękowski, proszę krótko ad vocem, bo jeszcze jeden temat nam został. Więc tak, jeżeli chodzi o Białoruś, no ja się nie do końca, zgodzę, bo do końca nie rozumiem, prawdę mówiąc, konkluzję. To znaczy tak, no, Polska jest zaangażowana w to nie dlatego, że pan Tratasiewicz przebywał na terenie Polski, gdzie nie dostał swoją drogą azylu, tylko dlatego, że ten samolot był pod, w skrócie, polską banderą. I to, co się stało z tym samolotem, no to jakby w największym skrócie i uproszczeniu to było porównywalne, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, z porwaniem człowieka, nie wiem, spod Hajnówki. Mimo, że oczywiście działo się na terenie Mińska, ale to był samolot polski, w cudzysłowie, zgodnie z prawem międzynarodowym, tak jakby został ten człowiek uprowadzony z terenu Polski. No i teraz jest pytanie, co tak na dobrą sprawę Polska może w tej chwili robić? No, czy może robić, czy może działać sama? No jakie my mamy możliwości tak naprawdę? Wiem szczerze, że nie wiem, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o służby specjalne, no ale przecież nie wejdziemy do Grodna. Czy porwiemy samolot białoruski w takim układzie po to, żeby pokazać jakby naszą siłę? No abstrahując już od kwestii innych, etycznych i tak dalej, teoretycznie można, tylko pytanie jest, jakie to będzie miało skutki. Lepiej w takiej sytuacji, będąc krajem średnim, ale słabym, wydaje mi się jednak sięgać właśnie po pomoc naszych sojuszników, tym bardziej, że akurat w tej kwestii mieliśmy możliwość współpracy zarówno z Grecją, jak i z Litwą, które również jako miejsce wylotu i przylotu samolotu były w tą sprawę zaangażowane. Więc no nie wiem, być może Bartku uzupełnisz, może czegoś nie rozumiem, ale wydaje mi się, że jednak to było najbardziej optymalne rozwiązanie w tej sprawie. No jeśli chodzi o Turów z kolei, to w zasadzie całkowicie się zgadzam. Tym bardziej, że tutaj warto dorzucić do tego taki smaczek, jak ten, że Polska nie ma ambasadora w Pradze od ponad roku. A człowiek, który pełni jego obowiązki, zajmuje się wysyłaniem listów do czeskiego senatu z prośbą o nieułatwianie Polkom przeprowadzania aborcji na terenie Czech. W tym czasie, kiedy no wiadomo jest, że cokolwiek by mówić o aborcji, to my nie mamy wpływu na to, jakie jest prawodawstwo w tej sprawie w Czechach, a na to, jakie, o co oskarża nas przed TSUE Praga, na to wpływ możemy mieć. No i właśnie po 5 latach, przez 5 lat, przez które Czesi próbowali nas przekonać do tego, żebyśmy kilkadziesiąt milionów złotych przekazali im na zabezpieczenie wód gruntowych w gminach sąsiadujących w jakiejś mierze z kopalnią Turów po ich stronie granicy, nie udało się osiągnąć tyle, co przez 5 dni rozmów po tym, jak TSUE wydał swoją decyzję o zabezpieczeniu, które to z kolei rozmowy doprowadziły do tego, prawdopodobnie, bo jeszcze umowy nie znamy, ale do tego, że zapłacimy 100 kilkadziesiąt milionów. Także to wydaje mi się koszmarną porażką polskiej dyplomacji. Natomiast jeśli chodzi o to Białoruś, to się chętnie usłyszę, jakby, czy to doprecyzowanie, czy polemikę. To jeszcze parę słów, Bartłomiej Radziejewski. Co my moglibyśmy zrobić w takim razie?
No, to nie jest tak moim zdaniem, że działanie poprzez Unię i generalnie struktury kolektywnego Zachodu jest w tej sytuacji zupełnie bez sensu, no bo zwłaszcza nie mając innych możliwości działania, warto zrobić coś, żeby tę stronę, która nas krzywdzi, zabolało. Natomiast no, zwracam uwagę na nieoptymalność tego z punktu widzenia właśnie takiego, to znaczy jeżeli, a tak jest na pewno, Rosja bada kolejne granice. Pytanie, czy akurat w tym przypadku. Ale że generalnie bada, to jest pewne, tak? Które może przekraczać w ustanawianiu nowego porządku w Europie Środkowo-Wschodniej. To było też wielokrotnie. No to to badanie polega na sprawdzeniu zdolności Polski do adekwatnej odpowiedzi, tak? Jeśli ta odpowiedź prowadzi do wepchnięcia Białorusi głębiej w ręce Kremla, no to to jest dobra odpowiedź z punktu widzenia Kremla, zła z punktu widzenia Polski. A jak się wydaje, sankcje na Białoruś jako taką, którzy powiedzą, że to sankcje na Łukaszenkę, na reżim, na dyktatora, no ale innej władzy tam w tej chwili nie ma. Sankcje na Łukaszenkę powodują takie rzeczy jak kolejne porozumienia strategiczno-wojskowe z Rosją, które coraz ściślej uzależniają Białoruś od Rosji. Za jakiś czas może się okazać, że będziemy mieli de facto trzy razy dłuższą granicę z Rosją i rosyjską projekcję siły w odległości 180 około kilometrów od Warszawy, a więc w odległości Lublina, naszego rodzinnego Stefanie od Warszawy. I pół godziny jazdy samochodem. A no to cokolwiek to zmienia troszkę sytuację strategiczną Polski, znaczy drastycznie ją pogarsza. Rzecz nie jest bagatelna, rzecz nie jest błaha. No i w tej sytuacji po prostu angażowanie społeczności międzynarodowej nie jest optymalne. Optymalna byłaby odpowiedź dwustronna. Czy to etyczne? Ale jaka? Agresywna? Czy mamy zachęcić Łukaszenkę do tego, żeby... No bo ja nie do końca rozumiem. Mamy sytuację, w której został porwany samolot. I teraz co? Mamy porwać im samolot, czy mamy... Ja wiem, upraszczam teraz, ale potraktujmy to jako ćwiczenie intelektualne. Mamy porwać im samolot, czy nagrodzić Łukaszenkę za to, że porwał nam samolot, po to, żeby nie szedł do Kremla. No w takich sprawach w poważnych państwach się robi po prostu posiedzenia sztabowe, w których najlepsi specjaliści ze służb, z dyplomacji i tak dalej siadają i rozpisują sobie warianty możliwego działania, robiąc to w sposób precyzyjny. No, nie starczy nam tutaj czasu na zrobienie tego, natomiast ja uważam, że to powinna być przede wszystkim odpowiedź, która da do zrozumienia, że nie można bezkarnie robić takich rzeczy, że Polska jest w stanie wywołać skutki, które będą odwrotne do zamierzonych, czyli właśnie na przykład wpychające Białoruś głębiej w ramiona Rosji, ale dają odczuć, że sprawcy czegoś takiego cierpią, tak? Czyli na przykład no, wypadki chodzą po ludziach, ludzie czasami po prostu się mogą gdzieś zawieruszyć. Od czegoś mamy służby specjalne, od czegoś mamy również nasze myśliwce, których ewentualnie można użyć w ewentualnej odpowiedzi takiej stricte symetrycznej, tak, do jakiegoś białoruskiego samolotu, żeby taką operację przeprowadzić bez jednoczesnego wylewania dziecka z kąpielą, czyli powodowania skutku, którego życzy sobie Władimir Putin, czyli żeby Białoruś była jeszcze bardziej izolowana, międzynarodowo, gospodarczo dociśnięta i co za tym idzie zdana na łaskę Kremla. Panowie, jeszcze ostatni temat króciutko, ale zanim on, to powiem, że słuchacze mogą tej rozmowy słuchać nie tylko na YouTube, ale także na naszych serwisach streamingowych Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, na kanale Nowej Konfederacji Nowy Dziwny Świat. Prezes NIK Marian Banaś potwierdził w tym tygodniu, że Najwyższa Izba Kontroli kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina i szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Chodzi oczywiście o tak zwane wybory kopertowe, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku, ale ostatecznie nie doszły do skutku.
Banaś mówił między innymi, że decyzje premiera o zleceniu druku kart wyborczych były pozbawione podstaw prawnych, a to tak naprawdę był tylko wierzchołek góry lodowej. Panowie, krótko, po dwie minuty na osobę, czy to doniesienie do prokuratury panów zdaniem może mieć jakieś realne skutki i ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? I jaką właściwie rolę w Polsce może w najbliższym czasie odegrać Marian Banaś, Bartłomiej Radziejewski? No, wydaje się, że to ma znaczenie głównie PR-owsko-propagandowe. Trudno przypuszczać, że prokuratura znajdująca się pod władaniem ministra Ziobry tutaj zrobiła z tego jakiś większy użytek, chyba że dojdzie już do takiej dekompozycji tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, że zostanie to użyte jako element wojny frakcyjnej w jej obrębie. Jakby w materii samej prawnej, konstytucyjnej tematu, no to wiadomo, nie od dziś. Wiele osób zwracało na to uwagę, na hucpę i bezprawie, jakim były te wybory kopertowe. Natomiast no, wagą tego jest oczywiście to, że jest formalne zawiadomienie, raport NIK-u, poważnej instytucji państwowej. No i oczywiście to ma też miejsce tylko dlatego, że Marian Banaś skonfliktował się z PiS-em, czy PiS z Marianem Banasiem, próbując go skompromitować i usunąć, co się nie powiodło. Pan prezes się okopał w swoim miejscu, w swojej instytucji, no i zadaje kolejne bolesne ciosy obozowi rządzącemu. Myślę, że dalece nie ostatni to jest cios i możemy się spodziewać więcej, chyba że w jakiś sposób dojdzie do porozumienia. Natomiast no, trudno mi tu jakoś specjalnie obstawiać to, że to będzie zakończy się efektywnym postępowaniem. Niemniej jest to niewygodne w kategoriach wizerunkowych i propagandowych. Stefan Sękowski, dobrze, że mamy szeryfa Mariana Banasia. Czy będą podejmowane wobec niego także różne działania ze strony obozu rządzącego? Ja się zgodzę z tym, że prawdopodobnie skutków, przynajmniej na razie, to konkretnych nie będzie miało, ponieważ zawiadomienie dotarło do prokuratury zależnej od ministra sprawiedliwości, który to minister sprawiedliwości nie jest politycznie zainteresowany w tym, żeby sprawę ciągnąć, więc raczej sprawa zostanie pogrzebana. Natomiast ja bym całą tą sprawę potraktował w dużej mierze jako diagnozę, dramatyczną diagnozę sytuacji instytucjonalnej w Polsce i także jeden z dowodów na upadek doktryny Jarosława Kaczyńskiego, który twierdził, że instytucje nie są ważne, ważne są kadry. W ramach stawiania na kadry Prawo i Sprawiedliwość wybrało na prezesa NIK właściciela kamienicy, w której funkcjonował hotel na godziny, którego oświadczenia majątkowe budziły poważne wątpliwości, człowieka, który absolutnie nie powinien się znaleźć na tym stanowisku. A kiedy już się znalazł i było za późno, żeby coś z tym zrobić, skonfliktował się ze swoim obozem politycznym i niczym faustowskim Mefistofeles teraz wiecznie czyni dobro, czyli krótko mówiąc to, co powinien robić niezależny szef Najwyższej Izby Kontroli. A w tym konkretnym przypadku pokazuje, że spółki Skarbu Państwa na zlecenie premiera zmarnowały prawdopodobnie sto kilkadziesiąt milionów złotych na wybory, na organizację wyborów, które się nie odbyły, a nie odbyły się na podstawie niezgodnego z konstytucją, prawem paktu dwóch Jarosławów. Więc mamy do czynienia z wielopiętrową degrengoladą, jeśli chodzi o polskie instytucje, polskie prawo, a także z ukazaniem, że tak naprawdę doktryna, że kiedy się stawia na kadry zamiast na instytucje, można nie mieć ani jednego, ani drugiego. Szanowni panowie. Tutaj mogę jeszcze dwa zdania? Tak jest.
Nie chcę już rozwijać, bo to na osobną może dyskusję, do której aż by się chciało teraz przejść, ale z tytułem sygnalizacji dwa wątki powiązane, to znaczy Stefan wspomniał o tej katastrofie konstytucyjnej, którą Rafał Matyja nazwał najdziwniejszą katastrofą konstytucyjną w nowożytnej historii Polski. Uważam, że to jest określenie warte zapamiętania z tym nieodbyciem nieodwołanych wyborów. Ja szukałem od roku przykładu jakiegokolwiek drugiego kraju na świecie, który był w stanie takiej sztuki dokonać i nie mogłem znaleźć. Wreszcie niedawno Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego podniósł w dyskusji w mediach społecznościowych, że Haiti i Somalia są przykładami wartymi analizy w tym kontekście, że tam zdaje się wystąpiły podobne zjawiska. Nie jestem, to jest rzecz do zbadania, czy jesteśmy rzeczywiście w tej super grupie z Haiti i Somalią, bo być może wcale nie było to tak jednoznaczne, ale podrzucam wątek, że być może właśnie w takiej ekstraklasie światowej się znajdujemy pod tym względem. Natomiast jednocześnie sprawa nie wzbudza jakiegoś też większych emocji, prawda? Chwilę tam. Ta opozycja przyjęła to z wzruszeniem ramion, być może dlatego, że można było wymienić kandydata swojego na prezydenta w drugich wyborach. No właśnie, no opozycja w pewnym momencie weszła w to i przyklepała, tak? Natomiast fakt jest faktem, że wszyscy przeszli nad tym, czy prawie wszyscy, no ja na przykład nie. Nie, ale generalnie opinia publiczna przeszła nad tym do porządku dziennego i jakby nic się nie stało, po raz nic się nie stało, alleluja i do porządku. No cóż, na koniec. W takim miejscu jesteśmy, miejmy nadzieję, że będziemy w lepszym miejscu w przyszłości. Ja bardzo dziękuję Stefanowi Sękowskiemu i Bartłomiejowi Radziejewskiemu. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę Nowej Konfederacji, naszego wydawnictwa i księgarni www.nowakonfederacja.pl i zapraszam na kolejne podsumowanie miesiąca za miesiąc. Dziękuję bardzo, do widzenia.